Prokuratura zleciła przeprowadzenie sekcji zwłok dwóch osób, które zginęły w katastrofie śmigłowca Bell 429 w okolicach Pszczyny. Wiadomo, że był to śmigłowiec cywilny, podróżowało nim cztery osoby. Niestety pilot oraz jeden z pasażerów zmarł na miejscu, natomiast pozostali dwaj pasażerowie zostali przewiezieni do szpitala. Do wypadku doszło dziś w nocy. Śmigłowiec z niewiadomych na razie przyczyn runął na ziemię kilkaset metrów od lądowiska. Nie wiadomo także, czy podchodził do lądowania, czy był też tuż po starcie. Wśród ofiar, oprócz pilota, był znany biznesmen zajmujący się m.in. handlem podłożem pod pieczarki. Po katastrofie dwóm osobom udało się wydostać z maszyny o własnych siłach. Kobieta i mężczyzna ze złamaniami trafili do szpitali w Katowicach i Bielsku Białej. Dziś od rana na miejscu policja pod nadzorem prokuratury prowadziła oględziny. Kilka minut po północy policjanci otrzymali zgłoszenie o wypadku z udziałem helikoptera. Na miejsce natychmiast zostały zadysponowane wszystkie służby ratunkowe. Z uwagi na fakt, iż do wypadku doszło w terenie leśnym, kompleksie leśnym, teren trudno dostępny, służby miały problem z dotarciem tutaj. Wszyscy, zarówno straż pożarna, pogotowie, jak i policjanci, przybyli tutaj pieszo. Przyczyny katastrofy ma wyjaśnić Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Wiadomo już, że śmigłowiec, który się rozbił, był stosunkowo nowy. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji przeszukali domy prezydentów Chorzowa Andrzeja Kotali i Marcina Michalika. Policjanci weszli także do Urzędu Miasta. Przeszukania były prowadzone w kilkunastu miejscach. Celem tych przeszukań było zabezpieczenie dokumentacji, która ma istotne dowodowe znaczenie z punktu prowadzonego śledztwa. Prokuratura prowadzi postępowanie w kierunku niegospodarności. Ta według śledczych miała dotyczyć współpracy Urzędu z Ruchem Chorzów i wypłacania klubowi pieniędzy. Jak poinformowała prokuratura okręgowa w Katowicach, sprawa toczy się od około roku. Jedna osoba usłyszała już zarzuty, ale ze względu na dobro postępowania prokuratura nie zdradza, o kogo chodzi. Ten temat jest już znany, to nie jest nowa sprawa. Ten temat współpracy miasta z klubem był już przedmiotem kontroli w przeszłości innych organów kontrolnych. Jesteśmy jako Urząd Miasta zaskoczeni skalą i rozmiarem tej kontroli, ponieważ do tej pory zarówno prezydenci, jak i Urząd Miasta ściśle współpracowali z wszystkimi organami kontrolnymi. Od rana Centralne Biuro Śledcze Policji prowadziło kontrolę w chorzowskim urzędzie. Zarekwirowano m.in. komputery pracowników Biura Promocji. Drzewa w Parku Śląskim idą pod topór. Ten widok nie pasuje do spacerów po parku i niepokoi wiele osób. Jednak, jak tłumaczy specjalista, to normalna kolej rzeczy. Topole generalnie są drzewami krótkowiecznymi, czyli roślina, która szybko rośnie, ma bardzo duży przyrost. No niestety, ale też się szybko starzeje i generalnie, no, gdybyśmy pozostawili je same sobie, no prawdopodobnie byśmy doprowadzili do jakiegoś nieszczęścia, tym bardziej, że jest to lokalizacja typowo użytkowa. Jest z jednej strony trakt komunikacji pieszej, z drugiej strony ścieżki sportowe dla rowerzystów, dla rolkarzy. Wszystko odbywa się też zgodnie z prawem. Wycinka 93 topól wzdłuż promenady Jerzego Ziętka była wcześniej uzgadniana. Przy każdej inwestycji występujemy czy o decyzję dotyczącą wycinki, ale myślę, że kluczowe jest tutaj, że staramy się tak prowadzić inwestycje, żeby jak najmniej tych drzew było wycinanych i oczywiście wszystko jest konsultowane z naszą Radą do Spraw Bioróżnorodności, która właśnie działa przy parku. Wycinane teraz drzewa mają ponad 60 lat i do końca czerwca zostaną zastąpione nowymi topolami berlińskimi. Będzie ich o 7 więcej, czyli 100 sztuk. Za kilkadziesiąt lat znowu trzeba będzie je wymienić. Kolejne rozmowy na temat górnictwa. Nic nie wskazuje jednak na to, aby miały zakończyć się w najbliższych dniach. Podczas ostatniego spotkania związkowcy zapowiadali, że podpisanie umowy społecznej jest możliwe na początku marca. Pewne elementy zasad, z którymi polska delegacja wystąpi do Unii, no po prostu wymagają jeszcze uściślenia, a być może nawet w niektórych sytuacjach zmiany. Szef Górniczej Solidarności podkreśla jednak, że w tworzonej umowie górnicy czują się dyskryminowani, ponieważ likwiduje się jedną branżę, czyli całe górnictwo. Zależy im jednak na jak najszybszym ustaleniu zakończenia rozmów i ustaleniu szczegółów. Chcemy się dogadać jak najszybciej, no tylko dobrze pan sobie zdaje sprawę, że jeżeli tu się nawet dogadamy, podpiszemy umowę, to notyfikacja i dopiero subsydiowanie to jeszcze potrwa, tak, w Unii Europejskiej i tak dalej. Więc ja liczę, że dopiero ewentualne subsydiowanie byłoby w czwartym kwartale, tak. Chyba że Unia się sprzęgnie szybciej i będzie można było to
szybciej zrobić. Biorąc udział w negocjacjach ze strony rządowej, wiceminister aktywów państwowych podkreśla, że ważne są trzy aspekty. Bezpieczeństwo pracowników, czyli możliwość pracy do emerytury, a w sytuacji, kiedy to nie będzie możliwe, osłony socjalne, które pozwolą na wcześniejsze świadczenia emerytalne. Kolejnym aspektem jest bezpieczeństwo energetyczne Polski, które oparte jest na energetyce węglowej. My jesteśmy dzisiaj jako Prawo i Sprawiedliwość głosem realizmu transformacji energetycznej Polski i bardzo poważnie traktujemy stronę społeczną w tych rozmowach. Chcielibyśmy, aby w najbliższych tygodniach doszło do podpisania umowy społecznej. Dzisiaj miał zostać uzgodniony przede wszystkim rozdział dotyczący osłon socjalnych i ustawowych zatrudnień. Trwa Intel Extreme Masters. To nie tylko turniej dla graczy i ich publiczności. Dzisiaj poza grami komputerowymi była mowa również o planach na przyszłość. Setki tysięcy kibiców na całym świecie oglądają poszczególne rozgrywki, oglądają i analizują każdy ruch zawodników na mapie. Intel Extreme Masters to również jedno z najważniejszych wydarzeń biznesowych. Nowy hub technologiczny ma powstać na kolejnym terenie pogórniczym, na kolejnym terenie, który wiąże się z historią naszego miasta. Hub technologiczny ma być częścią dzielnicy nowych technologii, którą Katowice chcą stworzyć w byłej kopalni Wieczorek w Nikiszowcu, choć na razie wszystko jest jeszcze na etapie koncepcji. Współtworzyliśmy tą wizję i ta wizja, no powiedzmy, ciągle się rozwija, bo powiedzmy sam rynek ewoluuje. Natomiast jesteśmy, powiedziałbym, partnerem merytorycznym, który jest zaangażowany w to przedsięwzięcie, który wnosi do tego swój know-how i swoje kompetencje. Na razie wszystko zatrzymało się na liście intencyjnym w sprawie rewitalizacji kopalni Wieczorek podpisanym rok temu ze spółką restrukturyzacji kopalń. Koszt projektu oszacowano na niespełna miliard złotych.